Tak, to bardzo miło, że dostałem taki prezent urodzinowy w postaci możliwości powiedzenia czegoś z tego miejsca. Ostatnio tak chodzi mi po głowie pewien temat. Kogoś, kto tam siedzi przy komputerze, bardzo bym prosił o znalezienie wersetu z Listu do Rzymian, rozdział 12, werset 2. Dlatego, że generalnie rzecz biorąc jest to temat dzisiejszego kazania. Zanim tutaj przyszedłem, to chodziło mi po głowie różne rzeczy. Zresztą na ten temat mówiłem już trochę w Krynicy wcześniej. Ale to, co mi dzisiaj chodziło po głowie, to coś takiego, że czasem strach się bać. Dlaczego strach się bać? Ma to pewien wymiar. Ma to pewien wymiar w moim życiu i ma to pewien wymiar, myślę, również w życiu innych ludzi. Często boimy się tego, że będziemy się czegoś bać. I to nas paraliżuje podwójnie. To jest tak, że boimy się sytuacji, które mogą nastąpić i które będą dla nas niekomfortowe. Będą dla nas takie, że coś zapomnimy, czegoś nie zrobimy, gdzieś na czym bardzo nam zależy, zrobimy to nie tak, jak należy. Ja nie lubię takich sytuacji, one są dla mnie niekomfortowe i myślę, że dla wielu osób. Ale wracając do tematu. Nie upodabniajcie się do świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu. Kiedy tak patrzyłem wielokrotnie na ludzi, patrzyłem również na swoje życie, zauważyłem, że coś w tym chrześcijaństwie czasem szwankuje. Decyzje, które podejmujemy, sposoby naszego działania, którymi się kierujemy, bardzo często nie są takie, jak powinny być u chrześcijan, ale są jakieś takie trochę zamieszane, trochę jakby z innej bajki. I takie pytanie, które nasuwa się za pewnym polskim filmem. Ile jest procent cukru w cukrze? Czyli ile procent jest chrześcijanina w chrześcijaninie? Tak naprawdę, ile naszych wyborów jest dokonywanych zgodnie z tym, czego uczy nas Biblia? A ile tych wyborów jest dokonywanych według pewnych schematów, którymi chodziliśmy w świecie? Ile jest podejmowanych według schematów, które proponuje nam świat? I gdzie jest właśnie taki sens tego, żebyśmy mieli właściwy smak? Słowo Boże mówi, że jesteśmy solą ziemi i światłością świata. A jeżeli sól swój smak utraci, czym ją przyprawić? Jesteśmy solą ziemi. Jeżeli sól swój smak utraci, czym ją przyprawić? Jeżeli jako chrześcijanie przestaniemy się zachowywać jak chrześcijanie, jeżeli jako chrześcijanie będziemy chodzić na modłę świata, to co z nas zostanie? W Biblii są takie przypadki w Starym Testamencie, że Bóg kazał wyrżnąć całe narody, aby naród wybrany nie wchodził w schematy, którymi chodziły tamte narody. Nie oddawał czci bóstwom, które oddawały tamte narody. Nie zachowywał się tak, jak zachowywały się tamte narody. Jesteśmy solą ziemi i światłością świata. Jeśli przyjrzymy się historii Bożego narodu wybranego, czy tego w Starym Testamencie, czy nowego narodu wybranego, widzimy pewne zależności. Widzimy odłączenie. Widzimy, że coś jest czarne albo białe. W tym czarnym nie ma białego, w tym białym nie ma czarnego. Nie ma czegoś takiego, że ktoś jest dobry, ale jest w nim trochę zła i jest zły, ale jest w nim trochę dobra. Świat proponuje nam takie rozwiązania. Mateusz 25:32 mówi, i będą zgromadzone przed nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I będą zgromadzone wszystkie narody i odłączy jednych od drugich. Drugi list do Koryntian mówi w wersetach 6-17 mówi, dlatego wyjdźcie spośród nich, w innym tłumaczeniu wyjdźcie spośród pogan i odłączcie się, mówi Pan. Nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was. Widzimy tutaj właśnie tą ideę takiego wyjścia, takiego odłączenia, takiego rozdzielenia na coś, co jest Boże i na coś, co do Boga nie należy. Świat proponuje nam zupełnie coś innego. I uwierzcie nam, świat obserwuje nas. Obserwuje i weryfikuje nasze zachowania. Jeśli gdziekolwiek, kiedykolwiek przyznacie się, że jesteście chrześcijanami, każdy będzie patrzył wam na ręce. Czy rzeczywiście postępujecie według tego, co głosicie? Czy w waszym zachowaniu widać to, co uznajecie jako priorytety? Kiedyś spotkało to również mnie. Gdzieś tam był taki moment w pracy, że się zdenerwowałem. Mocno się zdenerwowałem. I powiedziałem coś, czego potem żałowałem. Żałowałem tego podwójnie. Po pierwsze dlatego, że w ogóle to powiedziałem, a po drugie dlatego, że ktoś mi to właśnie wypomniał.
no ty i tak się zachowujesz? No cóż, wtedy gdzieś tam się zaczęło kłębić w głowie, że w końcu też jestem człowiekiem, też mogę się zdenerwować, też mogę nie wytrzymać. Nie zawsze dają przed pracą meliskę. Raczej nie dają. A jak to się ma do nas? Świat oskarży nas o brak spójności. O brak spójności w tym, co mówimy, że wierzymy i tym, co rzeczywiście robimy. Dlatego ważne jest, aby to, co robimy, pokrywało się z tym, co mówimy, że w to wierzymy. Dlatego potrzebna jest taka gruntowna przemiana naszego myślenia, naszego zachowania, naszego sposobu budowania relacji, naszego sposobu rozwiązywania problemów, naszego bycia, no wszędzie, w każdym miejscu, w którym jesteśmy. Dlatego, że tak jak mówi Słowo Boże, On oddzieli jednych od drugich. Miałem zamiar przygotować tak trochę różnych znaków graficznych, ale niestety siedziałem wczoraj w nocy późno przy komputerze i efekt mojej pracy był niezadowalający, więc będę musiał to opowiedzieć. Jeżeli byśmy chcieli przedstawić chrześcijaństwo i właśnie ten porządek odłączenia i wybrania, to mamy okrąg, który jest przedzielony na pół. Jedna połowa jest czarna, druga połowa jest biała. To jest obraz chrześcijaństwa. To jest obraz Bożej prawdy. To jest obraz Bożej prawdy o nas, tego, do czego powinniśmy dążyć. Mamy być jednoznaczni, mamy być oddzieleni. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy wybrani. Dlatego, że teraz my jesteśmy narodem wybranym, i Bóg poprzez nas chce, aby świat miał swój znak. Jesteśmy solą ziemi. Jeżeli swój smak utraci, czym ją doprawić? Jeżeli my nie będziemy światłem dla świata, kto nim będzie? Jesteśmy ambasadorami Boga na ziemi. Dlatego mamy wyjść spośród pogan i odłączyć się pośród nich. Jest pewna taka idea wybrania, idea oddzielenia, idea przynależności do Boga. W Starym Testamencie było to z urodzenia. Naród wybrany to był konkretny naród, który został przez Boga wybrany i prowadzony. W tej chwili jest to kwestia decyzji. Nowy naród wybrany, ten, do którego my należymy, jest na podstawie decyzji. Bóg pozwolił nam się znaleźć i sam nas szuka. Właśnie poprzez wybór i decyzję. Ci, którzy idą za Bogiem, ci, którzy zdecydowali się oddać Mu swoje życie. Jeżeli coś oddaję, więc nie jest to moje. Jeżeli coś oddaję, więc już nie ja tym zarządzam. Jeżeli decyduję się podporządkować swoje życie i powiedzieć tak jak święty Paweł, żyje nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus, to musi być widoczne. Nie możemy być byle jacy na co dzień. Nie może być w nas tego, co proponuje świat. Tutaj powinienem przedstawić drugi znak graficzny. Jest on ogólnie znany, ale ogólnie kojarzony tylko i wyłącznie z religiami wschodu. To jest tak zwany znak Tao, czyli taki sobie wichajster z dwoma kropkami. I świat właśnie coś takiego nam proponuje. Proponuje nam, abyśmy byli tacy niby biali, ale z tym czarnym. Niby dobrzy, ale gdzieś tam zawsze na nas może mieć jakiegoś haka. Ale my nie możemy tacy być. Mamy wolną wolę. Bóg mówi do nas, wyjdźcie, odłączcie się, nie dotykajcie. To jest pewien radykalizm. To jest pewien radykalizm, którego wymaga od nas Biblia. Radykalizm odłączenia się od przyzwyczajeń, od dróg tego świata, radykalizm chodzenia za Bogiem, radykalizm bycia jednoznacznie białym. Biblia nie mówi nie, jeśli macie ochotę, to tak róbcie. Nie uważajcie, aby przypadkiem nie dotknąć, ale proponuje radykalne cięcie, proste i trudne zarazem. Czasem jest to trudne, bo musimy odciąć się od naszych korzeni, od kultury, od naszego wychowania. Jeśli przyjrzymy się temu, czego byliśmy uczeni w szkole, jeśli przyjrzymy się temu, co gdzieś tam w nas kiełkuje, słowa typu człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce. Nie wiem, czy wiecie, ale humanizm jest jednym z największych diabelskich kłamstw. Może się wydawać komuś czymś pozytywnym. Dlaczego? Dlatego, że stawia człowieka na pierwszym miejscu. Dlatego, że mówi, że człowiek jest najwyższym dobrem. I w pewnym sensie nie jest to taka do końca kłamstwo. Nie jest to takie do końca kłamstwo, ale jest to diabelskie kłamstwo. Dlatego, że ono stawia człowieka w centrum. Stawia człowieka w miejscu Boga.
powoduje, że daje nam takie moralne prawo do łamania Bożych zasad w imię eksperymentu, próbowania pewnych rozwiązań alternatywnych, alternatywnej moralności. Daje nam prawo do zachowania słabości charakteru, takiej promocji niedoskonałości, które są bardzo ludzkie. Takie jedno ze światem, mimo Bożego nakazu, wahamy się, czy zrobić tak, czy inaczej, bo w końcu wszyscy tak robią, bo to jest takie normalne, bo tak żyje cały świat. Trudno wyjść i trudno nam się odłączyć. Dlaczego? Dlatego, że często mamy w tym coś swojego. Jesteśmy zanurzeni w tym świecie, żyjemy w tym świecie i mamy tu coś swojego. Jest taki dowcip o Bacy i rowerze. Kiedy Baca chciał się zapisać do partii, pytają się go: Baco, a oddalibyście dom dla partii? A czemu by nie? A oddalibyście krowy dla partii? A czemu by nie? A oddalibyście rower? A rower nie. A czemu? Bo rower mam. Bardzo często w naszym życiu jest to samo, że oddamy Bogu wszystko, z wyjątkiem tego, co tak naprawdę posiadamy. Jesteśmy gotowi oddać Bogu wszystko, z wyjątkiem tego, co posiadamy. To jest bardzo istotne. Trudno nam jest oddać swoje życie. Trudno nam jest podporządkować swoje myśli. Trudno nam jest oddać nasze decyzje. I to, w czym tak głęboko siedzimy. Wiecie, są ludzie, których wiążą takie rzeczy nawet pozytywne, jak na przykład patriotyzm. Ten patriotyzm, który mówi, że mój naród jest najlepszy, najwspanialszy i tak dalej. Z drugiej strony często lubimy dawać tak zwane puchatkowe prezenty. I ja myślę, że tutaj nie ma zbyt wielu fanów Hubusia Puchatka, ale może są. Był taki odcinek, że miał przyjść Mikołaj i pisali wszyscy list do Mikołaja. List się zapodział, więc napisali drugi list. I każdy dawał co więcej. No to Puchatkowi 4 garnczki miodu. No i dlatego to, dlatego i dla Puchatka jeszcze 4 garnczki miodu. No i tu raz stało. I oni wszystko dawali, ale dawali nie ze swojego. Mało tego, ten list nawet do Mikołaja nie dotarł. Ale to już jest zupełnie inna sprawa. Patrzmy realnie. Możemy oddać tylko to, co mamy. Nie oddamy coś, czego nie mamy, bo tego nie mamy. Możemy oddać Bogu to, co mamy, czyli nasze życie, nasz system przekonań, nasz system wartości, nasze zachowania. Często to, co jest gdzieś tam głęboko zakorzenione w świecie, i często to, co jest dla nas najważniejsze. List do Galatów 4:8-9 mówi: lecz dawniej, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury nie są bogami. Teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, a raczej kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemuż znowu zwracacie do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie jak dawniej służyć chcecie? Kiedyś, dawniej nie znaliśmy Boga, teraz znamy Boga, daliśmy się Mu poznać. Czemu zatem wracamy do starych przyzwyczajeń, do starych żywiołów, do starych zasad żywiołów, którym służyliśmy? Ja myślę, że jest coś takiego w życiu każdego z nas. Przychodzi czas nawrócenia. Wtedy jesteśmy bardzo radykalni. Ja pamiętam, kiedy ja się nawracałem i osoby z mojego otoczenia, było coś takiego, że osoby wchodziły do domów, ściągały obrazy ze ścian swoich rodziców, robiły zamieszanie i bardzo radykalnie robiły wszędzie porządki, takie fizyczne i takie duchowe. Nawet tam, gdzie nie miały do tego prawa. To było takie bardzo mocne, ale z czasem jest coś takiego, że z jednej strony wzrastamy, a z drugiej strony zastanawiamy się, czy wszystko to, co odrzuciliśmy, było tak naprawdę złe. Czy ta muzyka, której słuchałem wcześniej, była taka naprawdę zła? Może była to muzyka związana z New Age, może było to coś innego. Czy to było takie złe? Czy rzeczywiście nie mogę tego słuchać? Czy coś, co było dla mnie kiedyś wartością, teraz już nie może nią być? Czy rzeczywiście muszę słuchać tylko muzyki chrześcijańskiej? Czy muszę spotykać się tylko z chrześcijanami? Oczywiście tu jest pewna taka sytuacja, że specjalnie przeginam, ale jest właśnie taki pewien moment rewizji. I ta rewizja często skłania nas do tego, że wracamy na stare tory, którymi chodziliśmy. Wchodzimy w miejsca, w których byliśmy przed nawróceniem. Rzeczy, które były dla nas wartościowe kiedyś, były naszą pasją. Bywa, że wracają. Wracają, zastanawiamy się, czy nie możemy z tym znów coś na nowo zrobić. Taki czas rewizji. I ten werset mówi o tym właśnie. Czemu wracacie do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie jak dalej służyć chcecie, jak dawniej służyć chcecie?
Bóg mówi o poznaniu, że poznaliśmy Boga i w zasadzie, że daliśmy się mu poznać. Poznać w sensie biblijnym to jest coś więcej niż wiedzieć, jak wygląda, niż znać Jego imię, nawet więcej niż to, co lubi. Kiedy Bóg mówi o poznaniu, mówi o nawiązaniu relacji. Bardzo często o staniu się jednym. W momencie, kiedy na przykład pisze, że Adam poznał Ewę. List do Galatów 4,17 mówi, że gorliwie o was zabiegają, ale nie w dobrych zamiarach, bo chcą was odłączyć, abyście wy o nich zabiegali. Jeśli przyjrzymy się temu, co proponuje nam świat, jakże często jest tak, że z telewizora, z radia, z internetu i w ogóle w naszym życiu codziennym widzimy, że ktoś o nas zabiega. Zabiega o nasze względy, zabiega o to, abyśmy go poparli, abyśmy byli po jego stronie. Świat zabiega o tym, o to, abyśmy byli po jego stronie. Zabiega o to, abyśmy odeszli od Boga w taki czy inny sposób i kierowali się znów ku jego wartościom. Wartościom, które pozornie i nawet czasem praktycznie nie są takie złe, ale są inne niż te, które proponuje nam Bóg. Musimy umieć znaleźć się w takiej sytuacji. Musimy umieć zawsze dokonać wyboru. Musimy pamiętać o tym, że zostaliśmy oddzieleni i że dokonaliśmy takiego wyboru. Inny problem to jest taki, co lub kogo widzą we mnie ludzie. I tu znowu chciałbym się odwołać do tych dwóch obrazów graficznych, których niestety nie zobaczycie, czyli tego kółka podzielonego na pół i tego takiego przemieszanego. Świat można przedstawić właśnie tym grafem pomieszanym, a system wartości chrześcijańskich tym takim ostro ciętym na pół. Jest takie polskie przysłowie, jak cię widzą, tak cię piszą. Często dbamy o takie pierwsze wrażenie. Gdziekolwiek wchodzimy jako osoby nowe, kiedy kogoś widzimy pierwszy raz, liczą się takie pierwsze minuty, pierwsze wrażenie. I często właśnie myślimy schematami. Powiedzmy, że wchodzi tutaj na to spotkanie człowiek elegancko ubrany, czysty, zadbany, elokwentny w mowie, ładnie się wysławia. Taki inteligent. Pierwsze, co myślimy, o, jest to porządny człowiek, godny zaufania. Ale tak naprawdę nie wiemy, co jest w środku. Jeżeli widzimy kogoś, kto wchodzi z Biblią, to myślimy sobie od razu, o, chrześcijanin. Jeżeli jeszcze pojawia się często na nabożeństwach, mówimy, o, dobry chrześcijanin. Kocha Boga, jest taki fajny, nie? I często staramy się zrobić dobre wrażenie również my. Ulegamy grze pozorów. Często jakieś wyuczone zachowania, jakiś ubiór, który nosimy, jakieś coś po prostu powoduje, że pokazujemy swoje demo. Ono niekoniecznie jest do końca prawdziwe. Niekoniecznie to, jak się zachowujemy, jak się wysławiamy. Oczywiście nie chodzi mi o dłuższe bycie, nie chodzi mi o tą relację, tylko chodzi mi o takie pierwsze wrażenie. To jest taka kaseta demo. Nie do końca ja, nie do końca prawdziwe pokazanie mojej lepszej strony, takiej półprawdy o sobie. Dlaczego? Dlaczego tak się zachowujemy? Na ogół jest to tylko taki delikatny makijaż osobowości, ale czasem świadome oszustwo. Czasami mamy różne twarze. Dlaczego? Świat ma różne twarze. Jeśli przyjrzymy się aferom w polityce, które wychodziły, to jest tak, że oficjalnie ktoś mówi coś, ale tak naprawdę myśli co innego. To, co myśli, wychodzi w jakichś tam rozmowach prywatnych. I niestety często można złapać się na tym również w chrześcijaństwie. Często jest tak, że osoby, które są wierzące, zachowują się dokładnie tak samo jak ludzie ze świata. Mają jedną, nie jedną, ale dwie albo nawet kilka twarzy. Tą twarz kościelną, tą twarz prywatną, tą twarz, którą pokazują w pracy. Do każdej sytuacji mamy dopasowane inne zachowania. I w ten sposób właśnie upodabniamy się do świata. Ja nie wiem, być może zdarza się to tylko mi i kilku osobom, które znam lepiej, a może zdarza się to wszystkim. Jeżeli ktoś taki nie jest, jeżeli ktoś ma tylko jedną twarz i jest taki radykalny dla Boga, to przepraszam. Ale myślę, że w pewnym sensie dotyczy to każdego z nas. I ta gra pozorów często ma na celu wprowadzić innych w błąd. Z jednej strony widzimy kogoś, kto przychodzi na nabożeństwo z wielką Biblią, mówi o Bożym błogosławieństwie. Z drugiej strony ten sam człowiek może robić lewe interesy, oszukiwać, zdradzać żonę lub męża, kłamać
i nawet potrafi znaleźć biblijne wersety dla usprawiedliwienia swojego zachowania. No bo w końcu wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Zdobywajcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną. Jeszcze parę takich wersetów się znajdzie, które mogą usprawiedliwić takie niezbyt Boże zachowanie w naszym życiu. Ale ludzi jesteśmy w stanie oszukać. Ale Bóg nie da się oszukać. On zna nas takich, jakimi jesteśmy. Nawet jeżeli tak naprawdę jesteśmy źli, a zakładamy maskę dobra, On jest wcześniej czy później to zdemaskuje. Wcześniej czy później to wyjdzie. Dlatego, że On jest Bogiem, a my jesteśmy tylko ludźmi. Cofnijmy się zatem do momentu nawrócenia. To, że w momencie nawrócenia często jeszcze stosujemy pewne Boże standardy w rozwiązywaniu problemów, jest niczym dziwnym. W końcu potrzeba czasu, żeby pewne rzeczy przetrawić, żeby zobaczyć, co jest rzeczywiście dobrem, co jest złem. Ale dużo gorzej, jeżeli te standardy światowe, właśnie to zakładanie takich masek, bycie nie takim, jakim jesteśmy, nie takim, jakim powinniśmy być, gorzej, kiedy to zostaje na dłużej. Choć zaraz po nawróceniu często łatwiej jest rozróżnić granice tego, co jest dobre, a co złe, co łatwe, co czarne, co białe, to czasem jednak nie mamy pewności. Kiedy zmienimy nasze życie, kiedy odrzucimy te maski, kiedy pokażemy, że naprawdę jesteśmy osobami, które idą za Bogiem, kiedy pokażemy, że jesteśmy oddzieleni od wartości tego świata, przestaniemy robić pewne rzeczy, które robiliśmy, a dawały nam bogactwo, dawały nam akceptację, niekoniecznie będziemy postrzegani w środowisku, w którym jesteśmy, jako te osoby super, jako te osoby, które są do przodu, jako te, które przebojem zdobywają świat. Często będziemy postrzegani jako dziwadła, jako ktoś, kto nie wiadomo, dlaczego tak się zachowuje, dlaczego rezygnuje z tego, co było dobre. I często jest tak, że jesteśmy postrzegani jako osoby, które już tak zdziwaczały przez tą sektę, że nawet się z nimi pogadać nie da. I uwierzcie mi, dobrzy przyjaciele ze świata zrobią wszystko, abyśmy się zmienili. Oni zrobią wszystko, aby przypomnieć nam, jak to było fajnie. Zrobią wszystko, żeby nam przypomnieć, jak to było dobrze, kiedy robiąc takie, a nie inne interesy, zarabialiśmy lepsze pieniądze. Byliśmy szanowani w tamtym środowisku. Będą chcieli nas w sposób specyficzny nawrócić. I ostrzegą nas, że tak żyć się nie da. Na pewno każdy z nas to słyszał kiedykolwiek. Co najmniej raz w życiu, że to tak się nie da. To nie ma szansy robić biznesów nie oszukując. Nie ma szansy nie okłamać kiedyś żony czy męża. Nie ma szansy zachowywać się tak czysto, tak czarne i białe, bo wtedy jesteśmy dla świata niewiarygodni. Świat nie może znaleźć na nas haka, a świat lubi mieć haka na wszystko. Lubi każdemu wypunktować, że to, co robi, nie jest takie do końca jednoznaczne. Ale takie są koszty nawrócenia. I nie chodzi mi tutaj tylko o takie pozorne nawrócenie, gdzie nabieramy chrześcijańskiego żargonu, o jakieś działanie na pokaz, ale o wartości, o których mówi Biblia. O to, aby te wartości stały się w sposób naturalny wartościami priorytetowymi w życiu każdego z nas. W moim życiu i w życiu każdego z nas. Świat mówi nam, bądź taki jak my. I tu znowu można się odwołać do tych dwóch symboli. Słowo Boże mówi, bądź jednoznaczny, bądź oddzielony, bądź czarny albo biały, bądź zimny albo gorący. Jeśli nie będziesz zimny lub gorący, wypluje cię ze swoich ust. A świat mówi, bądź taki jak my, bądź taki niejednoznaczny, bądź taki trochę pokręcony. Musisz jakoś zakombinować, musisz jakoś sobie dać radę, nie możesz się dać i musisz być przede wszystkim taki normalny. Musisz być taki ludzki, musisz być taki niedoskonały. Nie wiem, czy wiecie, że pewne wartości można przedstawić w sposób liczbowy. Jest liczba 6, jest liczba 7. To gdzieś tam słyszałem, że było znaczące w Izraelu. 7 oznaczało doskonałość, 6 niedoskonałość. Stąd mamy liczbę 777 i 666, która jest liczbą używaną przez satanistów, ale to jest tak naprawdę liczba człowieka. To jest coś, co opisuje nieskończoną niedoskonałość człowieka. Człowiek jest niewiele gorszy, niewiele mniej znaczący, ale jednak niedoskonały. I ta niedoskonałość według świata powinna być uwypuklona. Ten pierwszy symbol jest symbolem świata. Nic nie jest jednoznaczne, elementy przeciwne się przenikają.
i może być zastosowany do wszystkich systemów, które oferuje nam świat. Do wszystkich systemów filozoficznych, praktycznie do każdej religii. Drugi jasny podział, czarny i biały. I musimy sobie w tym momencie zadać takie pytanie, jaki jestem ja? Czy w moim życiu prawdą jest czarne i białe? Czy chcąc być wiarygodnym dla świata, jestem taki trochę przemieszany? Czy chcąc być wiarygodnym do świata, nie jestem jednoznaczny? Gdzieś tam jestem niby dobry, ale można mieć na mnie haka. W popkulturze istnieje coś takiego, co ja określam mianem czarnego mesjasza. Taki czarny mesjasz to jest ktoś, kto zbawia świat. W konsekwencji wychodzi na to, że to jest ten dobry, ale jest przedstawiany jako ktoś, kto nie jest idealny. Na przykład jest kobieciarzem, na przykład jest mordercą, ale w pewnym momencie zawsze wychodzi na to, że on jest ten dobry. Weźmy taki James Bond. On zawsze ratuje świat, a przynajmniej królową angielską. On nie jest doskonały, nie jest idealny, ma liczne wady, ale w konsekwencji jest tym zbawicielem. I mamy wielu innych takich mniej lub bardziej realnych bohaterów, którymi jesteśmy karmieni. Świat nie oczekuje jednoznaczności, nie oczekuje doskonałości. Świat akceptuje to, co jest do niego podobne. Dlatego trudno mu przyjąć Boży porządek. Dlatego trudno mu jest zgodzić się z tym, że Boży porządek na tym świecie może istnieć. I nie chce akceptować tych, którzy są jednoznaczni i radykalni. Jesteśmy przyzwyczajeni do niedoskonałości. Jesteśmy przyzwyczajeni do takich chińskich podróbek. Jeżeli ktoś kiedyś handlował albo tylko kupował, zawsze wcześniej czy później spotkał się z chińską podróbką. Kupując buty mamy Puma i mamy Plima. Mamy Adidas i mamy Adidas. I coś, co jest często trudne na pierwszy rzut oka do określenia. Wygląda tak samo, ale jest zbudowane z nieco innych komponentów. To, co jest prawdziwe, jest bardziej trwałe, to, co jest nieprawdziwe, wcześniej się rozpada. Ale nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś, mi ostatnio wpadło coś takiego do głowy, że istnieje również chińska podróbka chrześcijanina. Nie wierzycie? Chińska podróbka chrześcijanina. Mam Biblię. Nawet mogę wiedzieć, gdzie coś jest napisane. Potrafię o niej nawet kiedyś mówić, nawet potrafię mówić o potrzebie nawrócenia, ale w moim życiu brak jest Bożych zasad. Mówię o tym, co piszę w Biblii, ale nie stosuję tego w życiu. To jest tak samo jak z chińską podróbką. Wygląda tak samo na pierwszy rzut oka, ale wewnętrznie jest zbudowane z czego innego. Inny system wartości, inny system działania w pewnym sposób. Taka chińska podróbka bardzo często ma pewien liberalizm poglądów we własnym życiu, ale radykalizm, jeżeli chodzi o wymaganie od innych. Bo to pastor powinien być święty, ja już niekoniecznie. To rada starszych powinna dobre decyzje podejmować, ja nie muszę. Myślę, że jakbyśmy dobrze pogrzebali, w każdym z nas jest element takiej chińskiej podróbki. W każdym z nas jest element takiego radykalizmu w stosunku do innych, ale liberalizmu w stosunku do swojego zachowania. I to jest właśnie upodabnianie się do świata. Dlaczego? Dlatego, że świat taki jest. Popatrzmy, świat punktuje polityków. Ktoś pojedzie na wycieczkę, na wczasy, na urlop, na pewno za nasze pieniądze. Na pewno za pieniądze, które mu się nie zależą. Ale jeżeli pojedzie ktoś inny, ktoś, kto nie jest na świeczniku, to już może. Bo jemu wolno. Nawet jeżeli jedzie za pieniądze swoich pracowników, którym nie wypłacił premii, którą wypracowali. W świecie na każdego można mieć haka, bo w białym jest to czarne. Jest ten drugi element, który jest obcy, ale który istnieje. I w rozmowach z chrześcijanami często pada takie zdanie, swego rodzaju skarga, że jeżeli rozmawiamy z niechrześcijanami, to rozmowy kończą się jakoś, a ty już taki jesteś święty, że o niczym z tobą pogadać nie można. Z tobą to nawet się piwa nie napije. Z tobą to nie to, z tobą to nie tamto. Dlatego też często jako chrześcijanie staramy się upodobnić do świata i szukamy czegoś, co może być wspólne. Staramy się wprowadzić taki element, który spowoduje, że będzie można za nim pogadać. Bywa, że pozwalamy sobie na niewybredne żarty.
bywa, że pozwalamy sobie na jakieś spożywanie alkoholu, czasem w towarzystwie, czasem nadmiernie. Ja nie chcę mówić, że to jest jakoś takie, że nie możemy tego robić, ale należy uważać, jakim jesteśmy obrazem. Czasem lepiej jest nie zrobić, niż zrobić i być złym świadectwem. Czasem jest to jakieś pożądliwe łypanie okiem na płeć przeciwną. Zdarza się, że w towarzystwie ludzi z pracy czy jakichś innych znajomych ze świata z niewybrednym komentarzem. I też myślę, że każdy z nas ma coś takiego na sumieniu. Jeżeli nie, przepraszam. Świat mówi, bądź taki jak my. Wszyscy potrzebujemy akceptacji. Wszyscy potrzebujemy akceptacji. Kiedy pracowałem w Realu w ochronie, była taka sytuacja, że złapaliśmy na kradzieży chłopaka, może 11-letniego. Od słowa do słowa przyznał się, dlaczego to zrobił. Mieli taką paczkę i żeby być w tej paczce, trzeba byłoby po prostu coś zwędzić z Reala. Takie mieli zasady. Bądź taki jak my. My ukradliśmy, ty też musisz ukraść. My zrobiliśmy coś, ty też to coś musisz zrobić. Nie możesz być inny, nie możesz być jednoznaczny, nie możesz kierować się innymi zasadami. Musisz być taki jak my. Dlatego, ponieważ wszyscy potrzebujemy akceptacji, aby odnaleźć się w środowisku, w którym jesteśmy, często właśnie schodzimy na różne tematy, czy to wybredne, czy niewybredne. Takim tematem przewodnim może być samochód, pies, wódka lub łódka. O tym rozmawiamy, tym żyjemy, przynajmniej na pozór, i upodabniamy się do świata. A Słowo Boże mówi, nie upodabniajcie się do świata, lecz przemieniajcie się. Nasz umysł, nasze zachowania musi być, a przynajmniej powinno być czarne lub białe i do tego powinniśmy dążyć. Świat ma na nas haka i to wynika z naszej natury. Wynika to z naszej starej natury, która niekoniecznie do końca obumarła. Wynika to z tego, że czasem jest coś, co nas trzyma. Czasem jest coś, czego nie oddaliśmy Bogu. I wcześniej czy później to może być dla nas pułapką. Powiedzmy sobie tak, która kobieta nie chce być kochana, podziwiana, piękna? Jeżeli taka jest, ręka do góry. Nie widzę, wszystkie chcemy. Z jednej strony jest to jakaś naturalna potrzeba, z drugiej strony może to być próżność. Z trzeciej strony to jest coś, co jest naszą naturalną cechą. Każdy chce być akceptowany, dlatego że jesteśmy ludźmi. Który mężczyzna nie chce być kimś ważnym, nie chce być kimś, kto się liczy, nie chce być doceniany, nie chce być takim kogucikiem w kurniku, że wszystkie kurki za nim biegną. Dlatego stroimy się na pakerni w różne takie piórka, kaloryferki, nie kaloryferki i tym podobne, bo w końcu każdy gdzieś ma tą potrzebę być samcem alfa. Niekoniecznie na dużą skalę, może to być tylko własne podwórko. Ale panowie, mamy to i nie możemy temu zaprzeczyć. Jeżeli ktoś może, proszę ręka w górę. Nie widzę. Wszyscy mamy potrzebę akceptacji. I ta potrzeba akceptacji bardzo często prowadzi nas właśnie do zawierania kompromisów. Do stawiania się w sytuacji, w której nie jesteśmy jednoznaczni, nie jesteśmy jednoznacznie czarni, nie jesteśmy jednoznacznie biali. Te kompromisy, na które się decydujemy, z czasem mogą się stać przyczółkiem dla diabła. Z czasem mogą spowodować, że on założy w nas swoją twierdzę, która będzie nas odgradzać od Boga. Czasem właśnie takie działanie wprowadza w nasze życie element tego ciemnego i ten element bywa, że rośnie. Są to elementy naszej starej natury. Taki swoisty powrót do przeszłości. Coś, czego niby pozbyliśmy się, ale tak nie do końca, co gdzieś tam zostało. A Słowo Boże mówi, nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieniajcie przez odnawianie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest miłe i co jest doskonałe. Nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieniajcie się przez odnawianie umysłu swego. Jak możemy się upodabniać? To jest pierwsza rzecz. To jest to, o czym mówiłem, to jest tworzenie zafałszowanego obrazu siebie. To jest jakiś tam lifting osobowości, to jest jakiś kompromis, pokazywanie się, że jestem kimś innym niż jestem. To jest potrzeba akceptacji w środowisku, w którym jesteśmy, więc mamy taką twarz kościelną i taką twarz codzienną, twarz służbową, twarz firmową, do każdej okoliczności. To są wartości,
nie zawsze te biblijne. Najczęściej jest to materializm. I wiecie, to dotyka każdego. Nieważne, czy jesteś biedny, czy bogaty, czy masz dużo, czy mało. Materializm może dotknąć każdego. Każdy z nas może bardziej ukochać to, co fizycznie posiada, niż Boga. Każdy z nas jest w stanie za pewną kwotę pieniędzy zrobić rzeczy, których normalnie by nie zrobił. No może nie każdy. Może jednak są rzeczy, których byśmy nie potrafili zrobić. Ale potrafimy zrobić wiele dla pieniądza, dlatego, żeby więcej posiadać. Słowo Boże mówi, że mamy gromadzić sobie skarb w niebie, ale my wolimy gromadzić go tu, gdzie żyjemy. W społeczeństwie konsumpcyjnym, gdzie często miarą wartości człowieka jest to, jaki posiadam samochód, jaki posiadam dom, jaki posiadam telewizor. Tak mnie piszą, jak mnie widzą. Jestem bogaty, jestem człowiekiem sukcesu, albo jestem nikim. To dotyczy każdego z nas, tylko każdy ma inną miarę. Nie gromadźmy sobie zatem skarbów na ziemi, ale gromadźmy sobie skarb w niebie. Moją miarą nie jest to, czy posiadam większy telewizor, szybki komputer, większy dom. To właśnie prowadzi nas w miejsce, w którym upodabniamy się do świata i w którym zatracamy Boży charakter w swoim życiu. To powoduje, że nie ma w nas podziału na czarne i białe, ale to powoduje, że jesteśmy tacy właśnie przemieszani byle jacy. Słowo Boże w Ewangelii Mateusza 6:24 mówi: nikt nie może służyć dwóm panom, gdyż albo jednego nienawidzi, a drugiego będzie miłował, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nikt nie może dwóm panom służyć naraz. Nie możemy być jedną nogą w świecie, drugą nogą w Królestwie Bożym. Musimy dokonać wyboru. Jeżeli tu jesteśmy, zakładam, że tego wyboru już dokonaliśmy. Słowo Boże mówi: przemieniajcie się przez odnawianie umysłu. Dlaczego? Dlaczego umysłu? Dlaczego nie serca? Dlaczego nie sposobu życia? Dlaczego mamy się przemieniać właśnie przez odnawianie umysłu? Jako prawdziwi chrześcijanie potrzebujemy zmiany sposobu myślenia. Niektórzy nie tylko zmiany sposobu myślenia, ale właściwego poukładania priorytetów. Czyli w naszym życiu co powinno być najważniejsze? Przede wszystkim Bóg. Powinien być ważny Kościół, rodzina, praca i potem cała reszta. Niektórzy z nas potrzebują właśnie zmiany tej wartości nadrzędnej. Tego, że w naszym miejscu, w naszym życiu na pierwszym miejscu powinien być Bóg. W naszym miejscu, w naszym życiu na pierwszym miejscu powinien być Bóg. W naszym myśleniu na pierwszym miejscu powinno być myślenie o Nim. Ja nie powiem, że jestem doskonały. U mnie też tak to nie działa. I dlatego ja też potrzebuję odnowienia umysłu. Tak samo jak myślę, że większość z nas. Jeśli ktoś nie, przepraszam. I teraz chciałbym zrobić coś, co znowu miało być graficznie przedstawione, ale niestety nie będzie. Taka terapia szokowa. Ja czy on? Niektórzy być może pamiętają, ale pewnie nie. Taką dramę ja i on, być może kiedyś ją pokażemy, jak znajdę chętnych do współpracy, ale jest kwestia tego typu. Kto jest w moim życiu najważniejszy, ja czy on? Czy na tronie mojego życia jestem ja, czy jest on? Kto jest numerem jeden? Jest coś takiego, co ja określiłem syndromem kierowcy. Załóżmy, że jedziemy samochodem od początku naszego życia do końca, i nagle na naszej drodze staje Jezus. Macha ręką jak autostopowicz, zatrzymuje nas. My oczywiście, zakładam, że chętnie bierzemy autostopowiczów, choć może teraz już nie tak bardzo. Wsiadamy. Co robi typowy kierowca? Jadę z Nowego Sącza do Gdańska. Jeśli ci ta trasa pasuje, jedziesz ze mną. Ale pasażer jest trochę kłopotliwy, dlatego że to jest Bóg. Jeżeli zapraszamy go do naszego życia, które symbolizuje ten samochód, to powinniśmy pozwolić mu nim kierować. Nie być zwykłym pasażerem. Okej, czekaj, teraz skręcamy w prawo, bo tam mam do załatwienia jakiś lewy interes. Jeżeli cię to razi, to zaczekaj chwilę, ja zaraz będę wracał. Nie, teraz skręcamy w lewo, bo muszę tam coś zrobić takiego, co niekoniecznie jest dobre. I tak dalej, i tak dalej. Jeżeli oddajemy Bogu swoje życie, powinniśmy mu oddać również kierownicę. Ale jest taka informacja, który kierowca odda autostopowiczowi kierownicę? Myślę, że to jest bardzo trudne. I
I z takim syndromem niestety musimy się zmierzyć. Czy zastanawiamy się czasami, kto jest na tronie mojego życia? Znamy poprawną odpowiedź. Każdy z nas odpowie Jezus. Ale ja chciałbym drążyć dalej. Zastanówmy się dokładnie, czy do końca i czy naprawdę. Czy to, czym się kierujemy, jest rzeczywiście Bożą wolą i czy pozwalamy Bogu kierować naszym życiem, czy po prostu sami chcemy Nim kierować dalej. Często jest tak, że my mamy swój własny punkt widzenia i lepiej wiemy, jak ma wyglądać modlitwa, kazanie, ewangelizacja, życie. Często wytkniemy i bardzo chętnie to zrobimy, skrytykujemy, pouczymy innych, jak to powinno wyglądać. Ale czy jesteśmy tak samo radykalni do swojego życia? Czy potrafimy tak samo radykalnie skrytykować swoje postępowanie i dążyć do jego zmiany? Często mamy takie coś w sobie, że ja chcę, ja muszę, ja wiem jak. Ale czy umie zrezygnować ze swojego punktu widzenia? Nie w teorii. Nie jak Baca, który oddałby wszystko, ale rower nie. Czy umiemy zrezygnować ze swojego statusu, majątku, mieć mniej w oczach świata i często w swoich, ale więcej u Boga? Czy umiemy zrezygnować z tego, aby obnosić się z tym, co wiem, co umie? To, co w jakiś sposób cielesne, tak jednoznacznie grzeszne, dość łatwo odrzucić, ujarzmić, ująć w karby i przyjąć pewien system wartości. Natomiast dużo trudniej jest to, co jest głęboko skrywane w naszym sercu. To, czego bezpośrednio nie widać, z czym nie musimy się kryć. To, co należy do strefy myśli, nasze emocje. Ale to jest niebezpieczne. Dlaczego? Dlatego, że każdy grzech bierze swój początek w naszym umyśle. Każde odstępstwo bierze swój początek w naszym umyśle. Każde niewłaściwe zachowanie bierze początek w naszym umyśle. Dlatego Słowo Boże mówi, przemieniajcie się przez odnawianie umysłu. Nie serca, ale umysłu. Gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech. Gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. To jest list Jakuba, werset 14. Gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech. Gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Każda diabelska warownia mieści się w naszym umyśle. Wiecie, ja zmagam się nieraz z takimi warowniami i myślę, że my podobnie. Nawet często nie mając świadomości tego. To są diabelskie kłamstwa, które są na nasz temat. To jest to, że nie potrafimy czegoś zrobić. Wiecie, diabeł nieraz mi mówi, ty się nie nadajesz, ty się za bardzo boisz, ty nie masz siły przebicia, to, co byś chciał robić, inni w zborze robią lepiej, to, co byś mógł zrobić, nie ma takiej potrzeby, bo już inni to robią. Ty się nie musisz wychylać, ty sobie siedź tam, gdzie siedzisz, nie rób nic. Ale Słowo Boże mówi, że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. I to, że tutaj stoję i to, że mówię, jest właśnie efektem tego, że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Jest efektem tego, że nie dałem diabłu zbudować warowni w moim umyśle. Pomimo, że czasem coś nie wychodzi, to nie znaczy, że nigdy nie wyjdzie. Pomimo to, że czasem coś zrobimy nie tak, nie znaczy, że tego nie da się naprawić. Słowo Boże jest tym, co oczyszcza nasz umysł, tym, czym powinniśmy się karmić. Jest tym, co powinno nas przemieniać. Takie diabelskie warownie mają dwa wymiary. Jeden wymiar to jest wymiar realny. To jest to, że jestem nieprzygotowany, to jest to, że ktoś to lepiej zrobi, to jest to, że są różne osoby, które tam są, dla ciebie nie ma już miejsca, dadzą sobie radę bez ciebie. Ale często jest również coś takiego, co jest bardziej nierealne, a tego też się boimy. To jest w moim przypadku też coś takiego było, kiedy się nawracałem, bardzo się bałem, aby nie zacząć prorokować. Dlaczego? Bo może powiedziałbym coś złego, w sensie tym, że przepowiedziałbym jakiś kataklizm, katastrofę, coś, o co potem ludzie mogliby do mnie mieć pretensje. Po jakimś czasie pojawiło się pytanie, dlaczego do mnie, jeżeli byłoby to Słowo Boże? Ale diabeł czepia się różnych drobnych rzeczy, często nierealnych, aby nas powstrzymać od służby, aby nas powstrzymać od rozwoju i aby ściągnąć nas w tą szarą strefę. W odnowieniu umysłu chodzi o to, aby nie chodzić utartymi schematami. Schemat działa,
Bardzo często działa. Nasze zachowania są podyktowane schematami. Takie schematy to na przykład, jeżeli ktoś nam coś źle zrobił, no to my mu też coś źle zrobimy. Jeżeli ktoś nam złorzeczy, my też nie będziemy dobrze mówić na niego temat. Ale to jest stare życie, to jest świat. Trzeba szukać nowych, Bożych rozwiązań, nowej duchowej inspiracji. Nie starać się powielać stare schematy, a nasza przemiana powinna być tak głęboka i prawdziwa i trwała, jak to tylko jest możliwe. Jest to możliwe tylko wtedy, kiedy nasz umysł karmimy Słowem Bożym. I to jest właśnie odnowa umysłu. O co w tym chodzi? Odnowić ciało jest stosunkowo łatwo. Dajemy jakiś krem lifingujący, jakąś tapetkę, farbowanko. No i to już, już wyglądamy inaczej. Odnowić życie, zmienić pracę, dom, może życie, abyśmy żyli w sposób bardziej prawy, to jest takie właśnie dla chrześcijan bardzo chwytliwe, ale odnowić umysł. W odnowieniu umysłu, jak mówiłem już, nie chodzi o to, abyśmy chodzili utrwalonymi schematami. Odnowa umysłu to mówienie sobie prawdy, mówienie sobie Bożej prawdy, karmienie się Słowem Bożym, które może w nas pracować. Karmienie się Słowem Bożym, które będzie przemieniać nasze życie. Karmienie się Słowem Bożym, które będzie powodowało, że będziemy jednoznaczni, czarni lub biali, nieprzemieszani. Jednym z głównych powodów, dla których nie możemy wzrastać i się przemieniać, to jest nieprzebaczenie. O tym może kiedyś indziej więcej powiem. Ale to jest coś, co nas bardzo często krępuje i trzyma. Odnowienie umysłu, jak to działa? Człowiek nienawrócony generalnie rzecz biorąc nie może mieć odnowionego umysłu. On jest ciągany przez jakieś tam cielesne pragnienia, przez pragnienia duszy. I bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Człowiek odkupiony, ale niedojrzały, ma ożywionego ducha, który ciągnie do Boga, a ciało i dusza ciągną w kierunku przeciwnym. Ale gdy spędzamy czas z Bogiem, Duch Święty pomaga nam poznawać prawdę o Nim i pozwala nam znaleźć Boże rozwiązania dla naszych problemów. I to jest właśnie istotą odnowienia umysłu, abyśmy umieli znaleźć Boże rozwiązania dla naszych problemów, abyśmy umieli pogłębiać naszą relację z Bogiem. Pozwala nam spojrzeć na nasze życie, na wszystkie nasze problemy z Bożej perspektywy. Pozwala nam osiągnąć taką wewnętrzną jedność z Bogiem i z nami samymi. I tylko wtedy możemy mówić o odnowieniu umysłu, kiedy jesteśmy poddani Bożemu kierownictwu, kiedy jesteśmy z Nim w harmonii. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż Boży posiew jest w nim. Tak mówi list, pierwszy list świętego Jana 3:9. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż Boży posiew jest w nim. I nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Miło by było, gdyby to działało automatycznie w momencie nawrócenia, ale niestety musimy nad tym trochę popracować. Odnowa umysłu to obnażenie kłamstwa i wyznawanie, kim jestem w Bogu. To rozumienie tego, jak widzi mnie Bóg. To konieczność napełniania się Słowem Bożym. To konieczność dojścia do momentu, w którym tak jak Paweł możemy powiedzieć, żyje nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Odnowienie umysłu to również zrozumienie tego, jak widzi mnie świat. To umiejętność dokonania właściwego wyboru. Komu ufam? W którym kierunku chcę iść? Przemiana umysłu jest związana z przemianą sposobu myślenia, przemianą priorytetu, bardzo często przebudową fundamentu, na którym budujemy nasze życie. Nie tylko wiedzieć, co jest Bożą prawdą, ale umieć te Boże prawdy wcielić w nasze życie. Nie tylko umieć o tym opowiadać, ale umieć nimi żyć. I znów, patrząc na ten werset, który mamy tutaj wyświetlony, ostatnie zdanie, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest miłe i co jest doskonałe. Codziennie stajemy przed wyborami. Codziennie możemy wybrać, czy postępujemy zgodnie ze światowymi wzorcami, czy z Bożymi. Czy być akceptowanym przez Boga, czy akceptowanym przez świat.
Codziennie musimy rozeznać, co jest wolą Bożą dla naszego życia, a czego ja sam pragnę. Boże zbawienie dostajemy za darmo, ono nic nie kosztuje, ale musimy z nim współdziałać. Trochę naszej pracy jest potrzebne, abyśmy mogli wzrastać. Jest potrzebna nasza decyzja i współpraca z Bożą łaską. I w naszej gestii jest to, czy chcemy być bardziej podobni do świata i tego, kto jest jego Panem. Czy jesteśmy gotowi przemienić się przez odnawianie umysłu, zmiany w życiu, aby być miłym Bogu. I tego wam i sobie życzę. Amen.